Tu cały czas lądują pojedyncze jakieś. Wszystkie stare są. Na razie tutaj widzimy dwa gołębie są. Ona pomyliła chylo. No wie, no nic. Samiczka weszła do żółtego, tam samczyki miałeś, tak? Tak, tak, samczyki są. Ja ona woli tam iść do samczyków. Słońce pali nam tu strasznie, tutaj tak chwilę z cienia wyszedłem, a teraz już znowu w cieniu. Także sobie spokojnie oglądamy przylot kolejnych gołębi tutaj na Giewoncie. Pogoda dopisuje. Kibiców też mamy już tutaj kilku. No. Czekamy na następne ptaki. Tutaj mamy, przed chwilą wszedł gołąb. Tu wszedł gołąb do tego gołębnika tutaj z Raby Wyżnej. Od Jana, ale teraz ten gołąb był z Giewontu i zaraz zobaczymy, czy to jest gołąb. Od tam się odbije. I to Mirek, twój może, tu się zagadaliśmy, może nie, twój. Nie, nie mój. Nie, nie, nie twój. Nie. Zaraz Jan zobaczy. Za krótki numer. Jest kolejny w powietrzu. Jest jeszcze jeden w powietrzu. Tam jest tam. Tak, tak, wiemy, o tu krąży, widzimy, widzimy, tak, 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 tak. O, i to z Giewontu był. I czyj to był? Team Karo. Jak? Team Karo. To jest tego, Adama Moskala. O, mamy, popatrz, poczekaj, mamy. O, o, o. Taki nakrapiany. To szósty będzie, czy siódmy? Z Giewontu? Jasiu, szósty czy siódmy? Szósty. Pożoga Bajduś. Musimy posłuchać, bo ja się tam tak... Pożoga Bajduś? Pożoga Bajduś. Pożoga Bajduś, koledzy. Tacy. Pożoga Bajduś, a wcześniej to był Team Karo, to był Adam Moskal. Ten, co miał w drugiej edycji pierwszego gołębia. To ile tam jest? 6 czy 7? 6. 6. 6 gołębi. Tu widzimy z bardzo wysoka, dopiero go teraz widzimy, ale on się zbiera tutaj do wylądowania. Wyląduje tu. Ale krąży, krąży jeszcze. O, zobaczymy. Czy to będzie gołąb tutaj z Raby Wyżnej oddziału, gdzie Diana Bochęciaka leci, czy też tutaj. Bo tu jest drugi jeszcze, o właśnie widzimy. O, o, o. No zobaczymy, czy z Giewontu. Następny drugi. Tak, są dwa. A jeszcze nie zmęczony, jeszcze nie mam. O, 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 o. Ale, kiedy... Ale jak, bez... od razu. Odbił się, słuchajcie, czy się odbił, czy czasem nie? W trakcie jakieś mają odpoczynki, czy nie? Nie, nie tak. No nie jak kolarze tutaj się pojawił, no. Kozy, musi, że gołębie odpoczywaj. Nie. W ciągłym wysiłku. Kolarze odpoczywają. Kolarz musi, bo kurwa bym zdechł. Gdzie on jest? Krąży, krąży. Nie, nie, tu krąży, o tu. Drugi, a, do tego doleciał. Tylko słuchajcie, czy odbije, bo jak nie będzie, Jasiek, to może się... Jasiek, idź no tam, bo to... A nie wiem, czy się odbije, podejdź. Jasiek, idź no, podejdź. No. Ale zegary takie, bo mam pipers. Nie przyciął się, tylko żebyś sprawdził. Nie, bo ten się odbił jeden, ale ten będzie sam cały raz w kierunku. No, 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 no. O? Ja z innej dziury. Poszła. Poszła. Brawo. Kurwa, i Mirka gołąb w końcu. Ile to będzie 600-700 km, nie? 500. Zaraz zobaczymy. A, bo to będzie wszystko czytnika, nie? Bo w linii prostej, no. No to może tak jest więcej, jak jest. Jak no. No. Cicho, samody, nic nie mówi. To jest w otoczeniu wszystkich, kto jest nieaktywny. Jak nie? Którego nikt nie chciał aktywować. Aha, no. O proszę. A do kogo należy? Do kogo? Do nikogo. No to ładne jest. To wiesz co, ja się zdecydowałem, to jednak ja go aktywuję. Teraz już doszły dwa. Miałeś czas na to. No właśnie. Tam jest 1000. A te 45, on był w tej 45? Nie. Krzysiu, ja tak zrobiłem. W zeszłym roku. Na locie tu? Tak. Nie, ja tak zrobiłem. Zrobiłem tak. Leciał gołąb bez aktywacji cały czas. I cały czas mu siadał super, ale nie mógł go aktywować, bo był jego. Na sam koniec zrobił go, przeleciał go jeszcze na młode jako u siebie w oddziele. Ten gołąb zrobił tyle lotów, co żaden gołąb młody. A ja na koniec go wykupiłem. O. No miał chyba 16 lotów. To oblatany, dobry gołąb. Nie no, słuchaj, on dostał tyle w kość, że bardzo ładna i pięknie zbudowana samiczka. Siedzi u mnie w rozpłodzie. Tu mamy moja samiczka. Jeszcze jednego. Teraz zobaczymy, wiem, tylko czy jest tutaj Giewont. O, z Giewontu chyba. Zobaczymy.
Jakieś tam mieszkanie trzeba będzie znaleźć, wiesz. Popatrzymy tak, sobie, popatrzymy. Żoną będę miał. Nie. Chciałem powiedzieć, że ten, to co słyszeliśmy o żonie, spokój, to nie pochodzi od hodowcy. Odcinamy. No, od tego. Bierni, że... Tak, tutaj. Kolega, gdzie będzie dyrektorem tego PKP? W Nowym Sączu. W Nowym Sączu. I z żoną będzie miał spokój. Na filmik są. Cokolwiek będziemy przez to rozumieć. Proszę tego nie puszczać w eter. Dobrze. Krzysiu, pamiętaj, za wycięcie tego kawałka. Za wycięcie tego kawałka. Jestem rzetelnym dziennikarzem, tylko materiały mnie kompromitujące wycinam. Dobra. Nam wylądował. To dość nisko ten przyleciał, nie? Tak wylądował. I teraz zastanawiamy się, czy na prawo, czy na lewo się skieruje. I on jest taki kibic, że kiedyś seryjny. Do Krakowa chcą jechać. To jest od domu. Ja nie wiem, jak dzwonił do mnie. Cień widzieliśmy. Idzie następny, jedzie następny. Jest, tak. Adam chciał przeczyć, żebym jechał z nimi. Nie? A ja mówię, dojdzie mi samochód. Ja mam na owo. Wieczór tam będę jechał. O, widzimy, bardzo szybko weszła. Chyba o 7.00. O 7.00 wyjechać. 15, jest już 15? 15. Od 5.45. Zaraz sobie może wejdziemy, zobaczycie. Chodź, wejdziemy, popatrzymy. Przy okazji hodowcom pokażemy, czy te gołębie w jakiej kondycji są. Bo zobaczmy, jak się odbija tutaj jednego, Jan nam przyniósł. Widzieliśmy, że ten gołąb na pewno był na locie. Wszystkie cechy zmęczenia, nadwyrężenia. Lotek miał. O. Tutaj są moje, to też popatrzymy na nie. Wszystkie, które mają kipesy, no to były na locie. Tutaj były same siły. To jest też spalony mięsień. Cały siwy. Widać, jak siedział w kabinie. Cały ogon. Także na pewno na locie były. O, a ten ma ciekawostkę, widać, że gdzieś chyba pił, bo już z błota tak, cały kipes. Rzeczywiście. A ten miał ten zielony glon, ale... Ten też miał taki zielony glon. Ten miał, ale już mu zeszło. O, jest jeszcze trochę zielony. O, taka trawa czy coś miał. No już mu przeszło. O, ale on gdzieś... O, widzimy, raniony był. No, nie wiem. O, coś zahaczyło coś albo ten. A dosyć na czasie przyszedł, ale... No i właśnie, tak to jest, że gołąb czasem, żeby przelecieć całą Polskę, to go masa niespodzianek czeka, dokładnie. I przygód po drodze. To są moje samiczki, które do tej... Też tutaj niektóre są z lotu. A tutaj jest ta, co się pomyliła. Czego wezmę tu? Jak się pomyliła, na to z potem przyszła? No bo ona powinna z tamtego boksu. Aha, bo ty myślałem, że ta, co tam weszła... To... to jest też od Dominika Palarskiego, przerzucimy ją. Tak. Tutaj. Właśnie przykazy tu ma napisane, boks roczny, wszystko ten. O, opisuję sobie. Opis. No tu są same roczne, które... Dobra, przejdź tam, wtedy ty idź pierwszy, Jan przejdź pierwszy. Przejdziemy. Idziemy, o tu chyba ląduje gołąb gdzieś, zaraz o, będziemy widzieć. Słychać. Tutaj jest boks tych gołębi z WGG. Spokojnie, zobaczmy. Chyba tu przyleciał, czekaj Krzysztof. Żeby go jest, cicho. Zobaczmy, jak wskakuje właśnie. Nie, myślę, że... Chodzi, widzimy. Widzimy. Już odbity jest. Skoczy. Jest zmęczony, skrzydła mają opuszczone. A jest drugi jeszcze, czekaj. Krzysztof. Drugi. O właśnie, zobaczmy, jak ta, to tam przyparciło. O, dwa. Ciemny. Może ktoś Mirka? Może tamten mógł być ten pierwszy. Są zmęczone, jest ciemny samczyk. To ten, co teraz przyleciał. Od razu go zobaczymy. No też jest zajechany. Tak jak ty mówisz. No jest widać, że, także, że były. Prace wykonały bardzo trudną. Przeszły trochę tych kilometrów. Tu jest ten, co teraz wylądował. Popatrzmy, czy czasem nie Mirka. No on tak czekał na niego. Jest, to jest tego. 12-19 SK, czyli Słowacja. Słowacki. Grek Team. Grzegorzowski. Pozdrawiamy Grzegorza. O, popatrz, jaka sina. Jak borówka. Tak. No dostała. Tu otworzyć mi Mirek? Otworzyć, tak. Nie, Mirek, co mówię. O,
tak, że to tych giga, już tu jest 2, 4, was 8 czy 9 głębi już. To już będzie, bo teraz 2 przyszły, to będzie 8. 15 godzina, do wieczora jeszcze na pewno dolecą, będziemy sobie, mamy fajnie, dzięki, z jednej strony to jest dobrze, jak tak co chwilę ten, bo no, mamy cały czas już od godziny jest ponad, na co oglądać. Dobrze. Popatrzeć, idziemy. Dobra, idziemy teraz na zewnątrz. A... kolejny głąb wszedł. Czekaj, zobaczmy ile jest na... To sobie to zobaczymy. Dobra, Jasiu, trzymaj się, bawcie się dobrze. O, to kolegę żegnamy, do zobaczenia. Wszystkie lata, tak. Wszystkie loty, żeby były szczęśliwe. Do dziękujemy. 9 jest. Dwa teraz weszło. No, patrzymy. Greg Team i warmińskie asy. Kolejny gołąb, warmińskie asy. O, tu na dachu widzimy kolejnego gołębia. Tak, widzimy niebieski pstry. To Jasiu, twój był. 9,17. Ile gołębi Jasian ma? 33 sztuki na 6,6 głowy. Czyli połowa jest już u Jana. A na wspólny, a na WG ile mamy? 9 sztuk. 9 sztuk. O. Teraz chyba będziemy mieli jakąś przerwę w dolatywaniu. Tu jeden lata, ale to jest chyba gołąb inny tutaj jakiś. Przerwę małą mamy w dolatywaniu, no, bardzo, bardzo ciepło się robi. Poczekamy jeszcze, na pewno jak się ochłodzi, będą jeszcze lądować. Bo mamy tutaj kolejnego gołębia. Przyleciał, widać, że chyba z tego lotu, bo taki zmęczony, siedzi tam na dachu. Bardzo się ciepło teraz zrobiło, tu nam się troszeczkę też... I co to od nas tu stąd? Nie wiemy, zobaczymy. Domęczony. Wygląda, że jest domęczony właśnie. Tu widzimy, się strefa kibica nam zmieniła, koledzy... Poszli coś zjeść, się napić, bo się bardzo ciepło zrobiło, a tutaj mamy najmłodszych kibiców. Ile macie lat? Ania, ile masz lat? 4 widzimy. Zuzia, ile masz? Ja 7. 7? Ja 6. Julia? 4. 4, a ty 6. Asia, tak? Tak. No. I kibice Asia, jestem Asia Deja. Asia Deja. I też tata hoduje gołębie? Nie. Nie, tylko wujek. Tak. Tak? Wujek hoduje gołębie? My mamy ryby. Ryby? A jakie rybki macie? Małe. Strągi mamy. Strągi. A tutaj mamy, zobaczmy, jeszcze te baranki wypuszczone. Zagrodki. O. Tutaj na początku były zamknięte, ale one są tu przyzwyczajone, gołębie do tych... Co chciałaś powiedzieć jeszcze? Co jeszcze chciałaś powiedzieć? To jest moja kuzynka Zuzia. Tak, to wiemy. A to jest moja kuzynka Julcia. To jest siostrzyczka. O, jest kolejny. O, my tutaj popatrzymy. To jest moja siostra Julcia, a to moja kuzynka. On z takiego innego kierunku przyleciał teraz, nie? O, widzimy tam z Giewontu. Zaraz zobaczymy. Mirek, zobacz, czy nie twój. A tutaj jest, to jest bagietka. To jest bagietka. Co? Wrona. A jaki numer gołębia? Paweł Wrona. Ten sam kolega, który miał tego chyba pierwsze... Czy to, to. To nie, bo to był ten 917 doprowadził. O, to widzimy. Jaki numer? Nie, ten Wrony. Róż myszko. Tak, ale 917, tak? No, no to był ten, co był pierwszym lotnikiem do tego lotu, nie? Aha. Jednak wrócił. To wrócił na 10 pozycji czy 11? 11. 11, 11 gołębi, proszę? Tylko ten jeden, co był nieaktywowany, on był jako tam chyba... Siódmy. No, to on się nie liczy. Nie liczy, no, on jest tak jakby po prostu ten. O, dobrze. Nagrywa. Nagrywać was. No tutaj mamy specjalne życzenie od strefy najmłodszej, strefy kibica. Dobrze, to widzimy, tak wygląda tutaj kibicowanie. Podobają się wam gołębie? Tak. A wcześniej już kibicowałyście? Gołębie? Jak jest lotu wujka, to też przychodzicie patrzeć, czy nie? Niekiedy tak. Aha, no to dobrze. To Jasiu, będziesz miał tutaj pomocników. Dokładnie. Także sport gołębiarski się, miejmy nadzieję, z takimi kibicami będzie rozwijał. Dobrze. Ty masz swoich ile już gołębi, przypomnijmy? 38 teraz. Teraz tam bardzo rzadko już spadają, ale zobaczmy, no, naprawdę tak jest, świeci dosyć słońce. Dużo, no. Brakuje, bo 66 zakończonych. A tu nie, tu. 38, no to... Ale czekamy jeszcze parę godzin, 2-3 godziny, zacznie się ochładzać, to będą przychodzić pewnie. Mam nadzieję, że jeszcze coś dojdzie. Gdzieś tu siedzą. No ale czekamy. O, czekamy, czekamy. No, warunki jak widać, no, są naprawdę... No. Ciężki. Dobrze. No ale w taki sposób selekcjonujemy gołębie. No, tak się robi. Za chwilkę, na razie dziękujemy i będziemy sobie tutaj dalej patrzeć, jak gołębie przylatują. O, mamy kolejnego gołębia. Tam go za bardzo nie widać, ale teraz siada, wchodzi. Z Giewontu, zaraz zobaczymy. Kto? Gański Krzysztof. Krzysztof Gański, to ode mnie, to jest tam kolega... O, jest następny. Kolega od nas tam.
jakiś dla nas ten... Krzychu Gański. Ale on go chyba aktywował tutaj od nas. Od... No, tam z tych okolic od nas. No. Pomorze Środkowy okręg, prawdopodobnie z tego co pamiętam. Albo, ta, albo nie Gdańsk, nie, to Pomorze chyba. O, tam jeszcze jeden jest, tam jeszcze jeden lata. Lata, tak, niebieski. Niebieski, o tu widzimy. No nie możemy narzekać, bo cały czas coś co chwilę, co kilka minut. Też z Giewontu. Też z Giewontu, oś. Może Mirka w końcu. Nie, bo niebieski, a Mirek mówi, że nie, nie miał niebieskiego jednego i nakrapianego. A nie, on ma białą obroczkę, to może mój się pomyli. Jaką białą? Ma zieloną. Nie, nie. Nie, niebieską. Ja stąd widzę, że ma białą. Ja nie widzę. On jest z moich. No on dawniej jako młody latał z tamtego, wiesz, bo to jest 15 roku. I on myli? Myli sobie, bo młody, jako młody latał zawsze tam. Popatrz. Odbił się na komputerze coś? Nie. Co? Odbił się teraz. Odbił się, to ty ślepy jesteś? A nie, no tam. Jak się nazywa? Rona Paweł. Paweł Rona. Kolega Paweł Rona. On miał trzy i wszystkie trzy już mu przyszły dzisiaj. Dzisiaj przyszły wszystkie, no. Koledze Pawłowi. Gratulujemy. Ty, poczekaj, ten jeszcze nie wskoczył, on tam jeszcze, o, teraz sobie wszedł. No to mamy, ile tam jest już? 12, tak? Czy 13? 13 z nieaktywnym. 12 z nieaktywnym? 13 z tym nieaktywnym, o. Dobrze, poczekamy jeszcze trochę. Teraz jest bardzo gorąco, ale myślimy, że już niedługo zacznie pomału się ochładzać, to wtedy te gołębie, mamy nadzieję, że jak siedzą gdzieś, zaczną się wzbijać i dolatywać. Innego gołębia, on jest... Nie, to wylądował gołąb tutaj nam na dachu, na stare miejsce. On tu kiedyś jako młody latał. No, Jasiu, powodzenia w przepłaszaniu. Daj rzucę kamieniem, bo to mój. Tutaj Wojtek liczy, że to jego. Ale też niebieski może być Mirka. Zobaczymy, może się uda go wzbudzić do wystartowania. O. Leci. Zobaczymy. Szybko przejdziemy tu. Osiadł tutaj. No Jasiu, chyba twój jednak. Odbiło twój. No. I to ten jest? No może, to ten. No zobaczy, jak poszedł i do mnie się odbił. To ma wytłumaczenie. Mówi, że jednego miał odkupionego z Giewontu. Tak. No jest ten, 33-15. Od tatka Sobczaka, 198. Tak. No tutaj kolega z Lubienia. Lubień miejscowość. Lubień, no. No dobra, to ile masz już? 41. Już. Słońce bardzo, bardzo mocno teraz grzeje, ale się pojawił w międzyczasie kolejny gołąb. Mamy już godzinę, nie wiem, około 17.30, 17.20 dokładnie nie wiem, ale zobaczmy. To te, on tu doleciał, a tam jeszcze jeden lata. O, widzimy, tu z WG Giewont, te gołębi rocznych, wszedł, o zobacz, już odbiło go. Kolega Wojtek nam tutaj pokaże. On tutaj teraz będzie też kolejny siadał. Teraz się zaczyna już pomału. Nie odbiło to. Nie odbiło tego? Trzeba Jasiowi powiedzieć, zobaczymy. Czyli może być gołąb jakiś niezakoszowany, nieaktywny. Jasiu zaraz zobaczy. Będziemy patrzeć, a. Tu jeszcze jeden lata. Ej, Wojtek, widzisz go? O, tam jest. A to jest ten młody chyba. Ale tutaj wszedł jeden, wiesz? Tutaj sobie teraz za chwilkę Jan zobaczy, zobaczymy tego gołębia. Taki nakrapiany Jan to był. Nakrapiany. Tak, taki niebieski nakrapiany. Dorocznych, nie do twoich. No, zaraz będziemy wiedzieć, co to jest za gołąb. Kurde, kolega Jan zlokalizował tego gołębia, którego widzieliśmy, jak wchodził. Co to był za gołąb? To jest gołąb o numerze 104. To jest hodowcy Moskala Adama, on też zginął na poprzednim locie. Ale dzisiaj doleciał. Dzisiaj doleciał, bo też chodzę po gołębiku, nie mogłem go rozpoznać, bo on z tipesem jest wszystkim identycznie, ale niestety z poprzedniego lotu to jest. Dlatego nie zarejestrował go system. No, mam, nie odbiło. 206 o numerze 104, taki gołąb. No i skończymy, a my czekamy dalej, czekamy aż się troszeczkę zacznie
Temperatura maleń. 116 jest, właśnie to jest ten Team Caro. 116 był jeden jego gołąb, on był zakoszowany na dzisiejszy lot, przyleciał jako piąty, a ten widocznie ktoś może włożył do kosza tak sobie, no i zobaczymy. Powrócił w każdym bądź razie, no ale niestety nie skonstantował się, no bo nie był zakoszowany na ten lot. No tam przed chwilą, mamy godzinę 18.27, a przed chwilą tutaj wylądował kolejny gołąb, ale jak zauważyliśmy, tutaj byliśmy chwilę czym innym zajęci i w międzyczasie przyleciało jeszcze kilka gołębi. Nie wiem, tutaj popatrzmy, jest gołąb kolegi Mariana Szklarza, kolegi Adama Piwowarczyka, nie Adama, tylko a Piwowarczyka to jest nie Adama, tylko tego kolegów z tego, z oddziału tutaj z Dobczyce, nie? Tak, tak, tak. Kolegi Babińskiego Mariusza, Jerzego Tarasiuka i Tomasza Siuty. Jest godzina 18.27, tak jak mówiłem, ten ostatni przed. To właśnie ten Tomasza Siuty, co doszedł z zeszłego lotu. Aha. Rano, coś my właśnie to ten jeden. Zauważyli. Tak, tak, był tak. Inny. Tutaj tak. Za chwilę, o, coś znowu teraz. Tutaj będzie a to ten młody krąży, a tutaj masz zegar i za chwilę kolega Jan będzie jechał do Raby Wyżnej, tak? Tak, tak, do oddziału. Do oddziału, na otwarcie zegarów. Ile ty masz swoich gołębi? Moich gołębi mam 44, w tym momencie na 66 koszowanych, czyli będziemy jeszcze, 22 jeszcze nie ma. No my tu będziemy czekać jeszcze na kolegi Jana i obserwować. Obserwować. Jak kolega Jan przyjdzie, to miejmy nadzieję, że będziemy mogli mu powiedzieć, że jeszcze doleciały kolejne gołębie. Także tutaj myślę, że coś bądźmy dobrej myśli. Ostudzi, ochłodzi. Jest 18 gołębi z tych, które były wypuszczone w ramach rywalizacji rocznych na WGG Wąt, ale na pewno jeszcze jakieś przyjdą, no i jutro też się spodziewamy, to zobaczymy. Myślę, że będą do lotu. Będziemy wszystko rejestrować. Rejestrować. O. Okay. Dobrze, kolega Jan za chwilę wyjeżdża. O, tutaj doleciał kolejny gołąb. Mamy teraz godzinę, tutaj spojrzę na zegarek. 19.22. Tu do Jana doleciał do tego gołębnika jeden nakrapiany. No niestety nie zostanie zarejestrowany, gdyż Jan akurat jest nieobecny. Pojechał na otwarcie zegarów. Ale powiedzmy od godziny 18 bodajże 27, teraz do tej 19.22, czyli prawie godzinę, to jest pierwszy gołąb, który tutaj się pojawił. Tam w drugich tych lotach dalszych, gdzie mamy te gołębie z rywalizacji gołębi rocznych na WGG Wąt, na razie nie mamy żadnego. Tam przypomnijmy, chyba ostatni szedł o godzinie 18.27. To był gołąb, z czego co pamiętam, chyba kolegi Jerzego Tarasiuka. Nie, Tomasza, no nie pamiętam, to jest kolega tam podbity, ale to gołąb jak się nazywa jest tylko 18, na razie nic więcej się chyba nie pojawiło. Siedzę tutaj cały czas, obserwuję, bo chyba że na chwilę muszę się załatwić, to może, ale nie, raczej nic nie wiesz. Także na razie mamy tylko teraz tego gołębia o godzinie 19.22, takiego nakrapianego, który tutaj dobił, ale on jest z gołębi, te, które latają w oddziale. Tutaj Raba Wyżna dla kolegi Jana Kuchęczaka. Zobaczmy. Jest całkowicie bezwieczna pogoda, robi się już chłodniej. W cieniu tutaj nawet, gdzie siedzę, teraz jest troszeczkę nawet już zaczyna być zimnawo, ale na ogół jest jeszcze dobra temperatura. Tu widzimy sobie owieczki, trawkę skubią, a my czekamy, jeszcze coś może przyleci dzisiaj. Mamy tutaj kolejnego gołębia, taki nakrapiany, stoi teraz na wlocie, no niestety zegar go nie odbiją. Tutaj widzimy, bardzo szybko siadł, przyleciał z... O godzinie zaraz tam zobaczymy, nie pamiętam teraz, ten zegarek, ale zaraz podamy ją, poczekamy aż wejdzie. Teraz jeszcze za chwilkę kolega Jan przyjedzie, to jak podłączy system, sobie odczytamy, jaki to jest gołąb. Natomiast teraz tylko widzimy, że siedzi sobie tutaj na tym wejściu. Tak. Tutaj działać, żeby nie wypłoszyć. Dobrze, nie będziemy go straszyć. Na razie siedzi na plocie. Mamy całkowicie w dalszym ciągu bezwieczną już pogodę. Tak wygląda, no nie mogę tam na lewo bardziej przez to ustawić kamery, żeby pokazać jak wygląda wszystko, ale jest po prostu słońce, już zachodzi pomału i prosto świeci nam, świeciłby nam tutaj w obiektyw.
Czekaj, sobie tutaj postajmy. Siedzimy chwilę, postoimy, zobaczymy tego gołębia. Poczekam, aż wejdzie. Ja w międzyczasie nim wszedł, zobaczę, która to jest godzina. Kolejny tak zrobił, że tam zamknął te gołębie. Korytarz wejście do boksu. Ten gołąb, kiedy wejdzie, będzie na korytarzu. No, zobaczymy. Sobie zegarek, zobaczmy. No, tu mam zegarek, dobrze. Jest godzina teraz. Włącz 19:35. No, on tam sobie siedzi jeszcze. Nie wszedł. Zakładając, że to jest stamtąd go, to będziemy wszystko wiedzieć, kiedy wejdzie się, czyta jego numer. Widzimy się, do tego nie kwapi. Zresztą gdzieś siedział, odpoczywał. Postanowił tam zostać, a teraz może, teraz wskoczy. O, widzimy tak. Stanął sobie tutaj w tym wlocie i na razie stoi. Wrócić ten gąb, bo niestety troszeczkę kuleje, tak go czytałem, to jest gąb o numerze PL03-33357, to jest prawdopodobnie Pawła i Roberta Baranowskich, tak mi się wydaje, bo to jest oddział 03 Łochów, i naprawdę kuleje ten gołąbek, także jak tutaj wpuszczę, nie wiem, może nie, jak to Jan przyjedzie, to ten za chwilę powinien się pojawić, ale widzimy, coś mu się w łapkę stało, może gdzieś tutaj, tam mamy tego gołębia, który o godzinie 19:35 tutaj został przybył do tego gołębnika. Tutaj pomału będziemy kończyć naszą relację. Akurat kolega Jan wrócił już z otwarcia zegarów. Tam w oddziale u was jak wyglądały otwarcie? Jakie wyniki koledzy mieli? Też straty jakieś duże? Czy no straty były, każdemu brakowało. Tak procentowo patrzeć po 30-35%. Tyle brakuje? Gołębi. Tak, wszystkim. No, wszystkim. Mi też tak brakuje. No i... Tutaj w międzyczasie, kiedy ciebie nie było, tutaj jeszcze doszedł jeden gołąb. Tam tak, w korytarzu był niebieski taki. I jeden gołąb doszedł tam właśnie na... A mój akurat doszedł fajny ten lotnik, który miał komplet konkursów do dnia dzisiejszego. Ci zapisałem czas. Fajnie. On był 19:22 tutaj do Jaśka i później wszedł 19:35. To jest ten gołąb, który tutaj jest odbity, bo teraz dopiero kolega Jan podłączył zegar. To jest tutaj baranowski team, Pawła i Roberta Baranowskich. Czyli ten podczas mojej nieobecności ten jeden gołąb tutaj gratulujemy, ile razem mamy 19 gołębi, z tym, że tutaj są chyba jeden jest ten, co nie był nieaktywny. Nie, ale on uczestniczył w locie wszystko, tylko po prostu nie był przez nikogo opłacony, więc będziemy tutaj mieli system, nie walczył o nagrodę. Jak go jeszcze będzie włączony? No zgodnie z moim regulaminem on
na 100 km do Ba, czyli mamy do piątku. Do piątku. I będziemy obserwować. Mamy na razie 19 gołębi z tych, które było 45, które poszły na lot. Także dziękujemy bardzo, bardzo miło było nam. Ja również. Zapraszamy później na przyjazd do kolegi Jana na loty konkursowe i loty finałowe. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia, dobry lot.